W dniu świętego Marcina mieszkańcy Węgier spotkali się na wspólnym świętowaniu. Po mszy świętej w kościele parafialnym przez miejscowość przeszedł korowód rozświetlony latarniami. Ja to organizuję już od 11 lat, tak długo jak jestem sołtysem. Mamy takiego pana Darka, który nam zawsze użycza tego konia, bo to jest najważniejsze. Zakupiliśmy pochodnie, teraz jak z kościoła wyjdą, bo jest krótkie nabożeństwo. Dzieci wyjdą z kościoła z lampionami, każdy dostanie tą pochodnię. Wydarzenie co roku gromadzi tłumy mieszkańców. To doskonała okazja do integracji i spotkań. Bardzo widowiskowa uroczystość, ponieważ na koniu wjeżdża właśnie osoba, która tutaj przebrana jest za świętego Marcina. Część sołectw oczywiście tą imprezę organizuje, to jest Sołectwo Zawada, Sołectwo Węgry, Sołectwo Bierdzany oraz Ligota Turawska. Są to zaangażowana lokalna społeczność, sołtysi, często strażacy. Naprawdę te regionalne zwyczaje są bardzo potrzebne, bo to zanika, prawda, ta młodzież tego już nie zna. Ona po prostu gdzieś tam, wiadomo, do internetu, a to co tu jest, to jest piękne. U nas w Węgrach to jest taka tradycja już od kilku, prawie 10 lat, jak się nie mylę. No i myślę, że warto kultywować, jakoś w jakiś sposób spaja to ludzi, łączy. Nieodłącznym akcentem tego świętowania są świętomarcińskie rogale. Tego smakołyku nie mogło zabraknąć i tym razem. Rogale są dwa gatunki, z marmeladą, z makiem białym i herbata i napoje. Ja zakupuję 400 rogalików, to wszystko się rozchodzi jak ciepłe bułeczki. Do nas przyjeżdżają ludzie nie tylko od nas, z tych ościennych miejscowości, ludzie są nawet z Nysy, z Opola i bardzo chętnie do nas przyjeżdżają. Później się spotykamy na placu zabaw, mamy rogale i ogólnie to świętujemy. Marcinki w miejscowości Węgry to wydarzenie, które na stałe zapisało się w kalendarzu miejscowych wydarzeń. Jest ono wyjątkową okazją do pielęgnowania lokalnych tradycji.